Pandemia COVID-19 niesie ze sobą ryzyko przyzwyczajenia nas do izolacyjnych baniek. Tymczasem papież Franciszek w swoim orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Chorego apeluje o braterską solidarność. Co więc powinniśmy robić? Odpowiedź w artykule o bliskości w czasach izolacji. Chorym i cierpiącym często towarzyszą osoby życia konsekrowanego. Zapraszam do wysłuchania ich świadectwa. Cierpienie jest ogromną tajemnicą i czasami stając wobec właśnie takich osób cierpiących, to ja nie wiem, co powiedzieć. Brakuje słów i wiem, że wtedy jest potrzebna po prostu obecność wśród nich, bycia z nimi, przejścia przez ten czas razem z nimi, po prostu by dać im oparcie, dać im tą obecność. Nie wyobrażam sobie osób, które nie wierzą. Jak one przeżywają cierpienie? Skąd biorą siły? Ja myślę, że cierpienie jest taką prowokacją, troszeczkę. Prowokacją do tego, żeby właśnie odnaleźć tego najważniejszego. Nie wiem, co Pan Bóg zrobił. Nie wiem, jaki On ma plan, ale na pewno starajmy się Go przyjąć, jakikolwiek by nie był, i w duchu głębokiej wiary. Co chyba nam najbardziej chyba brakuje, właśnie przyjąć cierpienie w duchu wiary, że ono ma jakiś sens. Ludzie są po to, by ich kochać, przypomina Anna Dymna, założycielka i prezes fundacji Mimo Wszystko. W rozmowie z Niedzielą podkreśla, że dla osób niepełnosprawnych intelektualnie pandemia i związane z nią obostrzenia są bardzo niebezpieczne, również dla ich zdrowia psychicznego. Aktorka dzieli się trudnymi doświadczeniami swoich podopiecznych i mówi o nadziei na normalne życie. O parafii Ropica Polska w diecezji rzeszowskiej mówi ostatnio cała Polska. Proboszcz poprosił troje kandydatów do sakramentu bierzmowania o podpisanie oświadczenia, w którym stwierdzają, że nie popierają tak zwanego strajku kobiet. W niedzieli przypominamy, że sakrament nikomu się nie należy, ale jest darem Chrystusa szafowanym przez Kościół. Co zrobić, by bierzmowanie nie było uroczystym pożegnaniem z Kościołem? Odsyłam do tekstu: wiarę należy traktować poważnie. Wielu zapamięta go, jak pięknym tenorem śpiewa przy ognisku harcerskie piosenki. Był harcmistrzem i przewodniczącym Dolnośląskiego Komitetu Odrodzenia Harcerstwa, a przede wszystkim biskupem, m.in. diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Wspominamy zmarłego biskupa Adama Dyczkowskiego. Niewiele osób wie, że młody ojciec Pio przeżył ponad 100 lat temu pandemię grypy hiszpanki, która zabiła 50 milionów ludzi na całym świecie. Jego losy w tamtym czasie opisuje książka Ojciec Pio i jego trzy tajemnice. W najnowszym numerze znajdziemy wywiad z jej autorem Stefano Campanellą. Tradycyjnie odsyłamy do działu poradnikowego. W bieżącym numerze poruszamy m.in. kwestię ślubu kościelnego, który jest zawierany tylko ze względu na babcię. Piszemy też o niepożądanych skutkach szczepień. Metropolita Częstochowski, arcybiskup Wacław Depo, jest przewodniczącym Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski. 2 lutego w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie obchodził 9. rocznicę ingresu do tej świątyni. To 9. rocznica tego wejścia tutaj do Świątyni Katedralnej w Częstochowie jest takim kolejnym moim progiem, który przekraczam, i każdego roku staram się na nowo upraszać łaskę pomnożenia wiary dla siebie, ale potem, żeby utwierdzać wszystkich braci i siostry w wierze. Jesteśmy dla Państwa już 95 lat. Jeśli niedziela jest dla Państwa ważna, jeśli chcą Państwo podzielić się wspomnieniami związanymi z naszym tygodnikiem albo złożyć nam urodzinowe życzenia, proszę do nas napisać. Najciekawsze listy opublikujemy na łamach niedzieli i na portalu niedziela.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.